Tego miejsca nie da się nie kochać. To miejsce naprawdę zaraża, bo to jest nasza tożsamość, to jest nasz rodowód. Zróbmy wszystko, aby dowiedzieć się jak najwięcej. Przecież nie możemy powiedzieć, że wiemy wszystko o tym, co się działo na tej ziemi. Mówimy też o ośrodku rewolucji przemysłowej. Tak właściwie po Anglii, po Walonii w Belgii, po Nord-Pas-de-Calais we Francji, to Górny Śląsk, a szczególnie Tarnowskie Góry, wpłynęły na rozwój ludzkości Europy i świata. Jeśli mówimy o przemyśle, to z kim innym mamy nie prowadzić badań, jak nie z Politechniką Śląską właśnie. Współpracujemy od wielu lat i to z różnymi wydziałami, z Wydziałem Architektury, Budownictwa, Górnictwa i wielu innymi. To jest szalenie ważne, bo mówimy o obiekcie wpisanym na najważniejszą listę zabytków świata, listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Znajdujemy się w zabytkowej kopalni srebra, jesteśmy 40 metrów pod ziemią. Znajdujemy się w przeogromnym labiryncie wyrobisk prowadzonych przez setki, tysiące lat. Ja już chodzę po niewycieczkowych trasach ponad 30 lat, jeszcze wszędzie nie byłem. Więc zachęcam studentów, zachęcam naukowców, aby badali, bo wiele jest przed nami do odkrycia. Nasza organizacja pozarządowa współpracuje z wieloma absolwentami Politechniki Śląskiej, z wykładowcami. Przyszli absolwenci mogą w przyszłości pracować na rzecz naszego dziedzictwa, mogą pracować w zabytkowej kopalni srebra i to z różnych dziedzin. Wiele jest przed nami do odkrycia. Na nas spoczywa wielka odpowiedzialność przekazania przyszłym pokoleniom całej naszej wiedzy. Wspólnie z Politechniką pozyskaliśmy w projekcie Dialog 1,5 miliona na dalsze badania. To wielki sukces, albowiem możemy posunąć się dalej z naszą wiedzą, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby zaczęli uczęszczać na Politechnikę Śląską, a w przyszłości mogli poświęcić się pracy w takim miejscu, jakim jest zabytkowa kopalnia srebra.